myślę, że to jest wspaniały świat magiczny, którego nigdy nie poznamy. A może i dobrze, bo gdybyśmy poznali, pewnie zrujnowali do cna. Najlepszy stan rzeczywistości. Chciałem żyć blisko natury. Znalazłem tu swoje 100 ton granitu. Szklarska poręba przyciąga artystów, anarchistów, odkrywców. Jesteśmy w różnym wieku, mamy różne poglądy. Różne dziedziny sztuki nas interesują, ale łączy nas jedno. Magia tego miejsca. Do gór. Dlaczego tutaj? Parę kroków dosłownie i człowiek znajduje się w innym świecie. Taka energia, która jest w tym miejscu, czasami można ją wyczuć, kiedy się idzie po tej ziemi. Chłonę tą całą przyrodę i kolory karkonoszy. Gra światła. To są po prostu momenty. Szklarska ma taki magnes na fajnych ludzi. Równowaga jest. No właśnie można się tak trochę zatopić w tu i teraz. Czuję to, nie? Pod nasze piękne wodospady człowiek usiądzie, posłucha szumu, odreaguje, poukłada i wie, co ma dalej robić. To, że jestem tym samukiem, no to jestem, ale robię to, co kocham. Jeszcze miejsce tu topi. Niewątpliwie Szklarska posiada aurę. Do tego, żeby sztuka tutaj się tworzyła, sztuka się tutaj eksponowała. Jakby te góry tworzyły do niej jakieś tło, prawda? Jak przeżyłam najcudowniejszą noc swojego życia w Szklarskiej Porębie, sylwestrową, zakochałam się w tej mieścinie, w tych ludziach, w odczuciach. To był taki pociągający kolor, kontrast, który mnie zawsze urzeka na tym czarnym tle. Już wiedziałam, że tu będę mieszkać. Czym jest kolonia artystyczna? Dla mnie świadomością, że mieszkają tu ludzie wrażliwi, otwarci. Nieważne, kto ile miał wystaw, czy nagród na koncie, chociaż niektórzy mogliby się pochwalić, ale nie o to tutaj chodzi. Przecież sztuka dzieje się wtedy, kiedy ptak śpiewa.